Siemaneczko, z tej strony Miki i dzisiaj gramy sobie w Mad Maxa. Jak widzicie, dzisiaj wiele zmian. Przede wszystkim jest kamerka. Jak widać, kamerka, tylko sobie godzinę sprawdzimy, 12. Jak widać, kamerka może teraz zagościć coraz częściej w filmikach. Tylko ta internetowa, zwykła, no jakoś zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie po wyrenderowaniu właśnie i tak dalej. Więc no, być może będzie cały czas teraz kamerką każdy odcinek, a może nie. To się wszystko okaże. Jak widzicie, ten nasz Max się też zmienił sporo. W ogóle jakieś ma nową kurtkę, nową rękawicę i tak dalej, bo nie ukrywając, pograłem sobie sporo właśnie poza odcinkiem. Ulepszyłem w sumie też twierdzę chyba Jetta na może nie maksymalny poziom, ale na no na prawie maksymalny. Wszystkie projekty wykonałem i tak dalej, no także fajnie, ale fabuły nie ruszałem, nic robiłem, tylko misje poboczne. Więc teraz sobie ruszymy trochę z fabułą w końcu. Podciągniemy ją do przodu. Dobra. Przede wszystkim teraz to trzeba wbić się w warsztat i musimy sobie pozdejmować tak jak nam tutaj każą. A to się dopiero odblokuje. I tu musimy zdjąć niestety. Dobra. Dobra, lecimy teraz do twierdzy Krwistobrodego. No, naprawdę, bardzo się wiele pozmieniało. Widzimy z przodu trofeum, jakieś mamy z tyłu też, to z konwoi. Więc no, naprawdę, pograłem dużo, gierka bardzo mnie wciągła. Ale jak mówię, fabuły nie chciałem ruszać, bo właśnie chcę fabułę nagrywać. Bo z tymi pobocznymi misjami to po prostu byłoby za długo, bo spędziłem tyle czasu, a tak naprawdę op, moment, trochę skupienia. Przejąłem naprawdę sporo obozów. Złom teraz nam też się coraz szybciej, co jakiś czas ekipy nam dostarczają. Więc naprawdę jest, no jest już teraz fajnie, tak? Ło, nie tutaj. Tutaj lecimy. Zobaczymy, co tam u Krwistobrodego będzie słychać. Prawdopodobnie właśnie dostaniemy karoserię jakąś dodatkową, coś w tym stylu, jakiś pancerz właśnie, ciekawi mnie to. Tu mamy straszaka. Mamy straszaka, ale jak go tu zdjąć? Tu by trzeba było jechać od drugiej strony. To kiedy indziej go tam się zdejmie. Teren Krwistobrodego, tak. Tutaj jeszcze poza tym na ten teren nie wjeżdżałem. Ja tylko zajmowałem się oczyszczaniem obozów i tak dalej na terenie właśnie Jetta. I tutaj w sumie są dla mnie nowe tereny, jeszcze nie byłem. Ale no, w sumie tutaj te tereny są bardzo fajnie. To w ogóle jak dno morza, nie? Wygląda. Tutaj przede wszystkim. Chodź. Przede wszystkim. O. Dobra, tamto to już mnie nie obchodzi. Wyjdźmy sobie i. Zbliżają się padliniarze. Aha, to może jednak nie. Nie, bo chciałem tym ludziom po prostu pomóc dać wody, ale. Stwierdzam, że jeżeli mam zginąć przez nich, to chyba nie będzie dobry pomysł. Aha. Aha, czyli już nam bardzo mało zostało życia samochodu. A wszystko przez to, że Miki chciał być dobroduszny i chciał pomóc. Może nam się jeszcze uda uciec. Co by nie było głupie. Ale zaraz, my sobie tutaj. Moment, trzeba wycelować. Proszę bardzo. Trochę naboi też mamy teraz w strzelbie już. Także jest beka. Dobra, dojeżdżamy do tej twierdzy Krwistobrodego. I zobaczymy, to w ogóle, no tak. Tak średnio wygląda. Pod względem masywności jakiejś. No ale dobra, niech będzie. Dobry. Przepadło, no.
strengthening. Yes, and if you let us stay here and rebuild, then I offer to you these hands of a silnik ogrzeba, no to jest bekowo. On jest szybki krzesło. No i co na to, ziomek? You'll have one chance for me. Thanks me. No okej. Czyli chyba dobrze. Czy mamy jakby kolejną twierdzę, coś takiego, że możemy ją też ulepszać pewnie? Aha, no, okej. Czyli pewnie znowu będziemy mogli wykonywać zadania tak samo, jak to było w przypadku Jetta. Ale zobaczymy. Dobra, przeładuj strzelbę. Weź drut spawalniczy, jak tam dojść? Tutaj chyba. Nie żygaj mnie tu. No to już sferza bardziej rozbudowana niż ta Jetta, ale no. A, no tak jak mówię. Czyli będziemy. Będziemy właśnie mogli też rozbudowywać, więc okej. Ale to poza odcinkiem będę właśnie mówię te rzeczy wykonywał, bo za długo czasu z tym schodzi. Okej. Zainstalujemy ostatnią modyfikację w Valetta. Escape warsztat. O. Archanium zbudowany, dobra. Mogę sobie teraz założyć już te moje dodatki. Mogę chyba. Bo ja tu miałem trochę dodatków, ogólnie trochę złomu mam. Ale ten złom to na co innego teraz zbieram. Gdzieś jeszcze coś miałem kupione, no. A, jeszcze mamy tarana, właśnie. No i dobra, wszystko? Chyba wszystko, dobra. Aha, czyli jednak, chyba jednak nie możemy jeszcze tych swoich ulepszeń. Tak, czyli dopiero teraz jak zbudowaliśmy Archanioła. Archanioły odblokowane. Napijmy się wody. Znowu mi się pojawił kursor, dobra, czyli teraz mogę już sobie go dowolnie zmodyfikować, czy nie? Bo ja wolę go trochę jednak, o, żeby on tak wyglądał. Dobra. My mamy główną misję fabularną. Gdzie mamy główną misję fabularną? Dobra. Musimy się dostać jakoś na górę. Tak, czyli tutaj projekty. To znam to. To sobie będę wykonywał poza odcinkiem. Gdzieś tutaj chyba na górę. O, dobra. U! Jakaś dziewuszka. Dziecko? Fajny coś klimasz. Tylko to nie jest jakiś zwykły wachlarz pewnie. No w sumie dobrze zrobiliśmy. Aha, tylko ona się tam wzięła, ta? I teraz pewnie, kurwa, wybije pół pokładu. Nie wiem, czy bym jej pomógł, prawdę mówiąc. Bardziej bym tego Kwista Brodego, muszę tego przekonać do siebie. A, mamy pamiątkę, strzępek historii. O, fajnie. Co to jest do diabła? Motocykl. 15 strzępków, tak, to, o, to jakiś złom, też sobie weźmiemy. Dobra, Kwista Brody, gadaj. Max musi udowodnić swoją wartość, by ten... rozbierz, co? A, okej. Czyli... tutaj poleśmy sobie.
Dobra, kolego, już ci polecimy tam do obozu. Jakoś to mogę szybciej zeskoczyć? Nie, ale mamy złą, dobra. Fajną umiejętność właśnie tu wziąłem, że znajdujemy coraz więcej złomu. Dodatkową ilość i to jest spoko bardzo, naprawdę. Dobra. Zmienicie zdanie, jak wam rozbuduję twierdzę, tak może nie maksymalnie, ale w jakimś stopniu. Dobra. Więc lecimy rozbić obóz. Żeby nam właśnie Krwistobrody zaufał. Daleko tam będzie? Chyba niedaleko, aż tak. Te dopalacze to naprawdę dużo dają, szczególnie w tych wyścigach śmierci, no to też jest bardzo, bardzo fajne. Dobra, dojeżdżamy. Kolejny statek, no nie, no to naprawdę, to było chyba jakieś dno morza czy coś, no. Nie wiem, nie jestem zorientowany w tym temacie. Ale tu mamy jeszcze kolegów. A co robimy z tymi kolegami? Z tymi kolegami można tylko taką rzecz zrobić. Proszę bardzo. No, nie lubię ich, nie lubię, naprawdę, no. A tutaj co to jest? To jest... To chyba nie jest obóz zbytnio. To jest obóz? Tylko pewnie jakoś wejście jest ukryte. Znając życie. Teraz się rozkminię, jak tu wejść. Właśnie dużo jest takich pochowanych tych przejść, że... Człowiek w pierwszej chwili to ich nie widzi. No i chyba ja też nie widzę go, bo jestem ślepy. Chyba, że to te drzwi mogę wyrwać jakoś. Na przykład. Nie no, ty co ty, wejdź normalnie. Chyba, że mogę wyrwać te drzwi, to wtedy trochę zmieni postać. O, mogę, no właśnie. Ale tutaj nie ma obozu, czyli tu nie ma obozu, tylko mamy złom, ale to chyba będzie większa ilość złomu, więc no... 54 złomu, więc no to się opłacało stanowczo. Dobra, to nie, to lecimy poszukać jakiegoś obozu. To jest Krwistobrodego wszystko, tak? Potrzebujemy czegoś większego, no. To może polećmy sobie do baloniku i sobie zbadajmy po prostu teren, żeby wiedzieć, gdzie są jakieś obozy, które możemy zniszczyć, żeby tutaj udowodnić właśnie Krwistobrodemu, że się nadajemy, żeby nas nie zabił tak szybko. W sumie to prędzej my byśmy go zabili, no ale... No ale... Tu jakiś straszaczek. Też go może walniemy po drodze. O, tu jakiś obozik mamy bliżej jednak. I czy tu będzie coś takiego, ten? Jakieś ludki będą może, bo tam się wejdzie. Cześć. Jak tu do was wejść? Można jakoś tutaj coś ten... O, jest drabinka. Wspaniale. Opa. Nie może jednak tu nikogo też nie będzie, jak zwykle. Jakieś to terytorium jego w ogóle takie bez... Bez ludzi. Bezludne. Nikogo nie ma, żeby kogoś pobić, pozabijać, no nic. Bida. Bez klitu. A walić tego straszaka. Kiedyś indziej się nim zajmiemy. Lecimy na razie tutaj. O, pojawił się Griffa w okolicy. To Griffa to jest ten ziomek, co tam kiedyś spotkaliśmy. On tam nam daje ulepszenia, tam tak dalej. Rozbudowywuje po prostu tam Maxa. O, tu mamy tutaj, proszę bardzo, snajpera. Ich to trzeba likwidować jak najszybciej, bo... O, zagrożenie obniżone, to być może... A nie, jeszcze zblokowana jeszcze jest. Dobra, w każdym bądź razie to jednak skorzystamy chyba z tego balonika. Co tu jest? Tu tak ciężko będzie wejść? Przeważnie te balony nie są jakoś... Zbyt dobrze chronione. A może i tu nikogo nie ma. Dobra. Wymagany wybuch.
Łopanie, dobra. Weźmiemy sobie karnister z paliwem. Tu i tak nam paliwo zbytnie nie jest potrzebne, bo już tak się urządziłem, że nie potrzebuję paliwa, wody ani nic, bo pojadę do jetta i mi się wszystko ładnie zregeneruje, więc przez ogień możemy tam przejść, już przechodziłem. O, jedna sztuka złomu, naprawdę, strzępek. Mamo, wiem, że nie chcesz... Da, na razie. Wdrapuj, no się... O, 200 sztuk złomu dostaliśmy, pięknie. Baloniku, zejdź na ziemię. Okej, czyli musimy ogarnąć paliwo. Paliwo gdzieś tu było na dole. Tylko pytanie, czy my wejdziemy z tą bańką po schodach? Wejdziemy. To wspaniale. Dobra nowina. Momencik. O, tutaj, tu musimy prawdopodobnie paliwa. Zatankujemy. Proszę cię bardzo, lejemy. Wszystko co jest, czyli tu w sumie nie wiem czy dużo było, ale... No ale od balonem chyba nam starczy. No, opuszczasz się? Czy się nie opuszczasz? Halo, halo? A, dobra. Teraz się opuścisz. O, pięknie. Trzeba po prostu tego skminić trochę, bo też... Jeszcze nie ogarniałem, ale... Już w miarę idzie. Ogarnę, dobra. Wylatujemy na górę, odkryjemy sobie trochę terytorium. To jest bardzo właśnie fajne, takie punkty te obserwacyjne, bo możemy sobie ogarnąć teren i to jest spoko, naprawdę. Dawaj, dawaj, jeszcze wyżej. Jakieś obozy znajdziemy czy coś, no... O! Już widzimy stąd właśnie twierdzę Kwistobrodego. Ale co on tu w okolicy ma ciekawego? Dobra. Twierdza. Stary uzbrojony statek tam. Snajper, snajper, nie, samolot straszak. Oj. Straszak. To nic nie ma w ogóle w okolicy ciekawego, ja pierdzielę. Żadnych takich obozów do przejęcia, większych nic. Beskli, tu tam coś, wyścig śmierci. Straszak, tam jakiś ten coś nie widzimy już. Straszak, o, obóz przelewowy, to w końcu coś tam ciekawego się pokazało. Straszak. 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 No i dobra. Teraz nam się pokaże, co odkryliśmy. Odkryliśmy kilka rzeczy. W sumie do tego obozu się przejedziemy tutaj, o. I go przejmiemy, żeby udowodnić temu Kwistobrodemu, że się nadajemy. Pyk. Odkryłem też szybkie podróże w tej grze. Się przydają do niektórych miejsc, możemy właśnie do tych balonów na przykład przenieść się w szybkiej podróży, to bardzo fajne, bo kurde, jak jechać by przez tą mapę wielką cały czas trzeba by było, no to jednak tak średnio. Takie ułatwienie miłe, przyjemne. Coś tu jeszcze mamy? No, jakaś broń tam, dobra, nieważne. Wsiadaj. I sobie wyskoczymy chyba, co? Psiu, pięknie. Wyskoczyliśmy. Przepraszam cię, kolego. Kamieniami we mnie rzucasz? Psiu. Proszę cię bardzo. Tu jest jakiś obóz większy czy nie większy? O matko! To stanowczo nie było rozsądne z mojej strony. Tak. Tak, to nie było ogarnięte. Nie było w ogóle przemyślane. Teraz pytanie, czy jakoś stąd wyjadę? Ja nie wiedziałem, że tak się tak skończy, tak. Ja pierdziel. Jezu! Może wyjadę tędy. To potem tam pojedziemy, tak? Bo to jest misja od jetta poboczna, ale to... Tam przejedziemy się kiedy indziej.
Dobra, straszaka stąd zdejmiemy. Oj, oj, oj. Chyba nie zdejmiemy stąd. No, harpun poziom 3, dobra. Ale w sumie możemy sobie harpun ulepszyć. Bo to się przyda. Harpun 600, aż dobra, trudno. Trochę złomu mamy. Proszę bardzo, harpun ulepszony. Tylko teraz pytanie. A! Bajunia. O, jest snajper. Już nie ma. Ta snajperka jest fajna, bardzo fajna. O! Bajunia. To nie jest straszak jakiś chyba, nie? Jeszcze jakiś snajper będzie? Dobra. Jest! Pyk. 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 Dobra, przeładuj, ale na rower. Szkoda na boi, na razie snajperki mają się przydać kiedy indziej. A my sobie tak o, tutaj rozwalimy sobie tą wieżę. Bo czemu by nie? O, pięknie. Co tu jeszcze? O, to by się przydało rozwalić stanowczo. Tylko tak, żeby nie spaść stąd. No ciągnij do tyłu jednak. Ale na zmiot. A, no tak też można. Mocna konstrukcja, mówisz. Ej, tam mocna. Magnus opuszcza radę. Ach, w końcu puściła. No ale ciężko faktycznie. Dobra. Więc rozbijamy tutaj tą chatę. Może nie tyle chatę, co ten łobuz. No także jednak trochę poeksplorujemy w tym odcinku. No dobra, to się potem przyjdzie. Lecimy. No nie zdążyłem, no. Dobra, trudno. Będziemy się bili na pełnej. Będziemy z Wrzaskunem, żeby mieli większe szanse, żeby ich tam podniecał. Więc okej, lecimy na pełnej. No to walka, to jak już powtarzałem. O ty kurwa frajerze. O, Wrzaskun ich podniecił. Synek. Tak się nie bawimy. Dobra, najważniejsze, tamten broni już nie ma, bo on wtedy mógł trochę być działać i nas trochę poharatać, ale proszę bardzo, tutaj jeszcze garniaczka ci tutaj zrobimy. O, bajunia. Dobra, weźmiemy sobie złom. Cześć Wrzaskun, dobranoc. Tutaj, aha, to musimy zakręcić tutaj. O, proszę bardzo, bo tutaj łognie już zionie jak. O. Dobra, co ty tutaj, kolego, miałeś przy sobie? Zniszcz zbiornik przelewowy, dobra. Podpalmy. Zarzućmy karnistra. Pięknie wybuchło. Coś tu jeszcze mamy do zebrania? Na razie nie, mam jakieś papu. Zjemy sobie, ojej, trochę robaczków, no bo czemu by nie? To nie było miłe. I lecimy dalej. Złomik, będzie mało pewnie. 5. A 9 sztuk złomu aż tu jest. O, to będzie sporo eksploracji potem. To jest właśnie, zawsze mnie to rozwala, to jest bardzo dużo dróg, które możemy sobie sami wybierać potem, żeby to eksplorować wszystko, te rozgałęzienia i tak dalej, to jej, schodzi z tym. Naprawdę, schodzi. Mamy wody pełno? Nie mamy wody pełno. A, myślałem, tu jest zapełnianie wody. No. Tu jest zapełnianie wody, właśnie, musi być ta kropelka wody. Dobra, dolejemy sobie trochę. Dobra. Dolejemy, tu sobie możemy iść. Kolejny Wrzaskun? Nie uda mi się cię zdjąć. Chciałem cię... Co to tak, czownik? No dobra, dobra, dobra. Easy peasy.
Damy radę. Ja nie dam rady. Jęknie. Tylko to jest nie fair, bo wy macie wszyscy, znaczy no nie wszyscy, ale... Nie wiem czemu nie zrobiłem kontr... Zobacz, swojego tam wyrąbał. Dobra, o trochę tarczy się pokruszyło, pięknie, oto w furii byliśmy. Jeszcze jeden. Jeszcze raz. Kolego, popsułeś mi tam kontrę trochę. Skąd was się to tyle wzięło aż? No ja pierdzielę, jak was tu dużo. I wszyscy mnie atakują i mam 1000 nagle kontr do robienia. Dobra. Pięknie. No to było, oj, to było ciężkie. Nie powiem, to było już ciężkie. Kolego drogi, kolego miły. Musisz się pożegnać. Bum. No niestety tak kończą wrzaskuny, które zacierają ze mną. dobra, no coś tu jakiś złom ciekawego, to się potem tu poeksploruje. Po prostu ja sobie tutaj może potem i tak przyjadę i pozbieram wszystko. A może wykonajmy tylko zadanie główne. I chyba tak będzie najlepiej. Dobra, gdzie są te zbiorniki przelewowe? Jeden gdzieś tutaj jest, okej, czyli to są te zbiorniki. Będzie boom. Jest boom, o! Trochę nam poharatało zdrówka, więc napijmy się trochę tej wody. I mówię, wysadzimy sobie proste zbiorniki, żeby nam zaliczyło tą misję. A ja sobie przyjadę pozbierać to złom po odcinku, żeby was tutaj już nie zanudzać tym. Dobra, lecimy gdzieś tutaj na górę. No, no takie, takie oczywiste, co my tu będziemy zbierać, no bo jakby inaczej. O, tu też jakiś jeszcze jeden złomek. Tam insygnia była jedna do zniszczenia wcześniej, ale mi się już nie chciało. Gdzie jest ten zbiornik? Strzępek sobie weźmiemy. Obróćmy. No co tam było, kiedy to dałem się na zmiotkę. Ciekawie. Luksusy bez kitu. No gdzie są te zbiorniki ostatnie? A, tutaj jest, okej, okay, dobra. Jakiś przydałby się ten... karnister z benzyną. Czy mogę po prostu strzelić? Nie, strzelić chyba nie mogę. Dobra, tu gdzieś był chyba karnister. O, jest. Pięknie. Podpal. Mam nadzieję, że wybuchnie. Dobra. Czyli to tylko trzy? Nie, jak? Jeszcze więcej was tu jest? Tych zbiorniczków? Że aż 6 pokazało? Kurczę. Teraz pytanie, gdzie wy możecie być? No bo je... Może jednak poeksplorujemy sobie. No zniszcz to gówno. Czyżby tam gdzieś na górze? Moment, bo to to kurde. Trzy zniszczyłem, na mapie mi to nie pokazuje, gdzie są jeszcze kolejne. Jest niedobrze. Gdzieś tam pewnie musimy iść. Bo tutaj co jest? Tu mamy tam insygnię, więc sobie ją zniszczymy na szybko. O, nawet dwie z dwóch mamy, więc okej, zaliczyliśmy. Ale dobra, no pójdziemy tak tą ścieżką, gdzieś tam może to jest rozbudowane bardziej, ale... A, faktycznie. Pyk. Wybuchnie, czy nie wybuchnie? Wybuch. Bajunie. Aha, i pewnie to jeszcze będą te dwa. I to będzie wszystko. Tak mi się wydaje. Oczywiście. Naboje się zawsze przydadzą, do snajperów tym bardziej. Proszę bardzo. Wszystko zniszczone, zaraz przyjdzie ekipa.
prawdopodobnie, która będzie zbierać ten obóz jak zwykle. Gawrole, gniazdo, gawronie. Dobra, jeszcze po ten złom tu gdzieś przyjdę, bo gdzieś, ja go gdzieś znajdę, bo lubię mieć na 100% wszystko zeksplorowane. Dobra, i odblokowała nam się misja główna, więc może szybka podróż do twierdzy się przenieśmy jego. I zobaczmy jeszcze, co on ciekawego tu właśnie będzie chciał w tej misji od nas. Nowa misja fabularna, wiem. O, złomek, no zamknij mordę, to ja tam ci pomogę. Jak do ciebie się tam szło? Na górę? Tędy, tędy chyba. Dobra. I tu w liwo. I tu powliwo do góry. I cześć, krwistobrody. No i co tam? Tak, chcę. Dobrze. You want something? Say it. Ain't no sweet talking you, is there? Pierdzących. I seen that harpoon device of yours. Not bad. He's a little something extra though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. Zawias. Your harpoon could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher, something called the talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. Ciemnym Deklem, dobre. Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieve Dimrim of this talon, by force, I reckon. And you and I square? Yeah. Then we be square. Okej. Twardsza sztuka, dobra. Czyli no, to nam się przyda na pewno. Opuść twierdzę, dobra. Od Grzeta, no w sumie, ale przecież Grzet, no to... To my pomagaliśmy, nie będę mu teraz chyba tam może... No zaraz zobaczymy, o co chodzi. Poczekaj chwilę, ziomek. Mamy nowe te... Nowe rzeczy. W sumie możemy sobie pokupować. Czemu by nie? Pyk, trochę złomu mamy, więc... Co nam szkodzi, ale może sobie kupmy. A harpun po ile? 900. To kupmy sobie zawieszenie. Albo nie kupujmy. Pancerz nam się na razie tylko przyda. Zobaczymy. No właśnie. Już będzie walka. No dobra, ale... Chociaż zresztą wykonamy sobie już tajny odcinek. Chciałem zakończyć, ale nie, to będzie dłuższy odcinek w takim razie. Lecimy na pełnej, bo potem przez przypadek tą misję jeszcze wykonam czy coś i będzie lipa, mówię, fabułę chcę pokazać. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Do konwoju ciemnego Dekla. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś mega, mega ciężki konwój. Tak, żebyśmy dali radę go rozbić, bo... Chociaż ostatnio rozbijałem te konwoje ciężarówkami na czele i tak dalej. No i no trochę się z tym, nie powiem, namęczyłem jednak. Aczkolwiek no, no całkiem nie tak źle jeszcze. Dobra. Tylko teraz co, trzeba poszukać tego konwoju, tak? Bo raczej sobie tak nie przyjedzie po prostu do nas. Gdzie ten konwój? Aha, czy on dookoła ta trasa biegnie? No dobra, no nie wiem, przejdziemy się kawałek tą drogą. Może kogoś spotkamy. Może na przykład konwój.
pięknie. Pozbyliśmy się kierowcy jednego. Dobrze. Bajunia, jeszcze jeden strzał tam oddamy. Pięknie. Jeszcze coś tu. No co, on się rozpierdzielił, czy coś jakoś? Nasz taran to jest niepokonany. Przepraszam bardzo. Pięknie. Rozbiliśmy tutaj typa. Tego też. O, ten jakiś ogarnięty barzy. Ale ma też słaby punkt. Ma beczki z paliwem z tyłu. A to jest jego... O. Pięknie. Dobra. Trochę złomu. A zainstalujemy sobie go z przodu, tą ozdobę. Misja fabularna ukończona. Dobra, także... Zdobyliśmy szpon, który ma nam pomóc. Zobaczymy, jak on nam pomoże w kolejnych odcinkach, co z tego wyniknie. A w sumie w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Więc zobaczymy tylko, jak ten szpon wygląda sobie tutaj z przodu. No ale fajnie. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie, cześć.